Witam was w moim Let's Playu z gry Tomb Raider 2 i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Dzisiaj bierzemy się za planszę Bartoli's Hideout, czyli kryjówka Bartoliego. Mamy dzisiaj czwartek, godziny 11:16. Mam ze sobą sok winogronowy. Pierwszy raz w życiu będę pił sok winogronowy. Czekajcie, napiję się. Dobry. No. Sorry, jeżeli chrypnę, ale rano jest. Dobra, i mamy tutaj, że tak powiem, ostatnią przygodę z naszą motorową. Czy coś tam jest w tej wodziance? Tylko to muszę sprawdzić. Nigdy tutaj właściwie tak nie patrzyłem. Wolę się upewnić. Tak, tutaj pamiętacie, się tak jakby skończyła poprzednia. Nie, tutaj nic nie ma, to dobrze. No to wracamy sobie do udeczki naszym motorowym. Sprawdziłem sobie oczywiście, gdzie są sekrety, ponieważ nie pamiętałem jednego. Plansza nie jest jakoś specjalnie krótka. Także chwilkę w niej posiedzę. Dobra, wysiadamy. Ale też nie wiadomo ile. Mam tutaj szczurki, ale to zaraz. Bo nie chcę wyrzucać flarki, żeby się zmarnowało. Dobra. Oczywiście mam 2900 FPS-ów, nic nowego. Dobra, w sumie już mogę wyrzucić. Nic zjadę. Wczoraj oglądałem filmik z bety z Tomb Raider 2. Właśnie z tej planszy i w ogóle w becie miała Lara całkiem inny dźwięk strzelania tych pistoletów, taki bardziej, no nie wiem, taki nowocześniejszy mi się wydawało. I w ogóle w becie się troszkę różni te wszystkie. No jakieś tam albo nie ma jakichś elementów, albo przeciwników w niektórych miejscach. Tak, tu mamy faceta z pałą, na przykład go chyba tutaj nie było w becie. Ninja był. Tak, ja otrzymałem komentarze, że tak na dobrą sprawę niepotrzebnie oszczędzam to wszystko. W sensie te naboje. Ale no po prostu ja mam taką skłonność, że wolę oszczędzać, bo potem zwłaszcza jak Tomb Raider 5 sobie jeszcze raz odświeżę, to zawsze mi się to przypomina, że warto sobie wszystko oszczędzać, no ale dobra. O, szczur kolejny. Jadł. A jeszcze jeden? Jest niesamowite, ile szczury potrafią wytrzymać, naprawdę. Gdzie, co tutaj mamy? Aha, tutaj będziemy potem, dobra, spokojnie. No to jest to samo, dobra. No, mamy tutaj wajchę. Lekka, proszę cię, ustaw się grzecznie. Tak, i tam, o, akurat facet z pałą wybiegł, tam będzie taka trochę jadka, ale to nie będzie ona trudna. Lecimy sobie na spokojnie. 4500 FPS-ów mam. O, jest tu dziadu. No! Już myślałem, że mi pieprzą. No, o, jabłka nie zostawił, świetnie. Trochę żałuję, że już tak na dobrą sprawę ostatni raz będziemy tutaj mieli styczność z motorówką tutaj i tutaj potem będzie. Owszem, będzie potem wodzianka w następnych levelach, ale no jakoś tak muszę się jeszcze, czekajcie, nacieszyć się muszę tą motorówką. Moment, dobra. Muszę się jeszcze nią nacieszyć. Chociaż ja nią nie umiem jeździć, to ją lubię. To jest w ogóle taka cała drewniana. O, znowu te lizaki tutaj mamy. Tutaj przyspieszymy trochę. No właśnie, tutaj, właśnie. Tutaj mamy, bądź tutaj, mamy takie przejście, którego tutaj nie możemy przekroczyć, bo tutaj są kraty. No tutaj kolejne lizaki, no i mamy tutaj drzwi, ale to wszystko w swoim czasie. Dobra, to właściwie się motorówką już nacieszyłem. Mogę na spokojnie, normalnie grać już teraz. No nie, no już myślałem, że trafisz w Flondro, no. No, wypływamy sobie. No patrzcie, strzelają. Czekajcie, muszę się po łodzie wlapać. Strzelają do mnie. Dobra. Wyciągnę mocniejszy argument. Tak, automatyki. No skąd do mnie jeszcze? Tam ten numer jest. O, i ta muzyczka. Bardzo lubię zresztą. Chodź tu, gnojku. No patrzcie, ze śliwiec, no. Jeszcze? No. Jak to moje życie? Nie widzę, bo mnie FPS-y zasłaniają. Dobra, wezmę apteczkę. Dobra.
Mam tutaj naboje do shotguna. Oczywiście, że je weźmiemy. W ogóle to jest taki całkiem fajne to pomieszczenie. Tak mi się zawsze z jakimś takim starym teatrem kojarzyło opuszczone, bo jak tutaj są płaskorzeźby w 2D bądź 1D. Ale no fajnie jest to zrobione. Dla mnie trochę za jasno i sufit jest też fajny. Dla mnie trochę za jasno, ale tak jest bardzo fajnie. Jakiego oni kurde maski noszą te debile. O, jak widzicie, oni też mają ten znaczek, ten, no tego Bartoliego. Dobra, sobie zapiszę. Już 56 zapisów. Jak na trzecią planszę, to nie jest źle, nie? U mnie. Zanim tam do górki pójdziemy, to jeszcze sobie odwiedzimy tutaj kilka miejsc. Dobra, wyjmujemy sobie zwykłe pistolety. Jej, jeju, tam... Myślę, że te psy się chwilę później pojawiają. Co przestraszyło. Tej piesie zabiliśmy. No patrz tam. O, tu jakieś te... nie wiem, firanki? Dobry, to jest. Tutaj sobie... Tak, to jest taka szklarnia chyba. Tak mi się zawsze zdawało. No i tutaj... Kiedyś jak nie widziałem, chyba pierwszy raz grałem, jak nie wiedziałem co dalej robić, to właśnie tutaj wpadłem. Flary! Jest. Sexy. Dobra, się napiję, moment. Ale taki fajny, zimny ten sok. Dobra. Jak mi się zdaje, że to szklarnia, no bo tutaj są te szybki, nie? Chociaż tutaj nie ma żadnych kwiatów. Tam są u góry te cytrusy tylko, ale... Dobra, nieważne. Tak, mamy tutaj... łapkę? Nawet nie wiem, co tu powiedzieć. Takie trochę utrudnienie. Na wyczucie. Trzeba dobrze wyczuć moment. Czasem mi się to udaje, czasem nie. W ogóle muszę sobie chyba wziąć apteczkę, bo mi tam życie pyłga, tak mi się zdaje, bo mówię te FPS-y. Dobra. Jej, udało się. Co my tutaj mamy w ogóle? Zaraz tak, widziałem tutaj dźwignię, zaraz mówię. A, tutaj, dobra, spoko. Ogólnie mam trochę... O, tak się tutaj otworzyło. Mam trochę wspomnień z tą planszą, jak z bratem grałem. Bo on miał z nią bardzo duże problemy. Pamiętam jeszcze, mieliśmy tą wersję sold out kiedyś. Bez dźwięków, straszne. Dobra. Jakieś filary są. Nie, ale fajnie jest w sumie zrobione to miejsce. Mi się teraz podoba. Ile już gramy? 8 minut. Dobra. No to sobie tutaj zjeżdżamy. No udało się. A w ogóle zobaczę, ile mam flar, bo... 15. No to jak na moje możliwości, to nie jest tak mało. Mnie zawsze zastanawiało, czemu to tutaj jest tak zrobione. Czy tutaj coś wcześniej miało być i autorzy to, nie wiem, zategowali, czy po prostu tak miało być. Nie wiem, dziwne. Dobra. Jak widzicie, larka ma flarę w ręku cały czas. Ona lubi trzymać takie rzeczy. Musimy sobie tego klocka przesunąć tutaj. A Klara lubi klocki. Lego. I nie tylko. Choka Angelina Jolie. Jeżeli ktoś to ogląda, to wie, o co mi chodzi. Dobra. Tutaj wejść możemy? Możemy, ale ona się pewnie od sufitu odbije, tak? Bo czas skoku. Na pewno. Dobra, nie będę nawet w sumie ryzykował. Lara, wyrzuć tę flarę, proszę cię. Wyglądasz jak idiotka. Wyrzuciła? O, wyrzuciła chyba. Dobra. Aha, tutaj zostawię. Tak się zastanawiam, gdzie zostawią te naboje. Aha. Tak. Dobra. To wiecie co? Ja sprawdzę, jak to się nagrywa. I zaraz do was wracam.